Rdn Nowy Sącz. Region jest nasz. Starosta Nowosądecki, pan Marek Pławiak jest dzisiaj Państwa i moim gościem. Dzień dobry, witam serdecznie państwa. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Luty zazwyczaj jest, no zawsze jest najkrótszym miesiącem w roku, a no teraz mamy jeden dzień gratis, co prawda. Już tyle się zdążyło wydarzyć właśnie w tym miesiącu. Na początku to panie starosto gratuluję serdecznie odznaczenia i tytułu Przyjaciel Dziecka, który przyznało panu Towarzystwo Przyjaciół Dzieci za pracę społeczną dla dobra dzieci. Jak czytamy? To jest szczególne wyróżnienie. Bardzo dziękuję. To jest niezwykłe wyróżnienie i nie ukrywam, że, że było to dla mnie wielkie wzruszenie. To jest najwyższe wyróżnienie, jakie może uzyskać osoba dorosła. Ja zapewniam wszystkich i szczególnie dzieci, że są... W moim głównym, głównym punkcie, w mojej uwagi. Zawsze będę wspierał dzieci, które potrzebują pomocy. A szczególnie dzieci niepełnosprawne. No właśnie, pod takich. A dodam właśnie. jeszcze, pani redaktor, że te, to odznaczenie wręczono mi na spotkaniu w specjalnym ośrodku szkoleniowym w Nowym Sączu, gdzie była taka bardzo przyjemna uroczystość, i spotkałem się z tymi wychowankami. Trzymam za nimi i chętnie będę pomagał. Myślę, że to nie za działalność, tylko tę, którą pan y, tworzy jako starosta nowosądecki, ale też za wcześniejszą jako długoletni pedagog. Myślę, że, że doskonale pan zna potrzeby dzieci, także tych dzieci niepełnosprawnych. Tak, jestem nauczycielem przede wszystkim i tak pozostanie. Teraz um, trochę o gali przedsiębiorczości powiatu nowosądeckiego. Też było o znaczeniach, też były nagrody, tyle że tym razem to pan starosta je wręczał. Nagroda najlepszy pracodawca jest co roku przez pana przyznawana. Na jakich zasadach to się wszystko odbywa? Ocenia to komisja, prowadzi to Powiatowy Urząd Pracy. Natomiast tam wyróżnione zostały firmy w różnych kategoriach: małe przedsiębiorstwo, czy mały przedsiębiorca, średni i, i taki duży. I tutaj chcę szczególnie pogratulować jeszcze raz wszystkim tym z państwa, którzy rozpoczęli własną działalność gospodarczą i tym, którzy prowadzą od wielu lat, bo to przynosi korzyści nie tylko dla tych firm, ale również dla naszych mieszkańców, ponieważ tam jest praca i chcę podkreślić że tutaj były i, ma, i mała firma i, i średnia a duża firma to ta, która już obchodziła 25-lecie działalności. To jest firma Centrum i poważna firma, duża z osiągnięciami i to było to kryształowe jabłko starosty i serdecznie jeszcze raz tej firmom wszystkim gratuluję. Te firmy współpracują z Powiatowym Urzędem Pracy i zatrudniają osoby z naszego tak, regionu, zmniejszając tak. tym samym bezrobocie. Oczywiście, że tak te firmy przyjmują na staże, te firmy zatrudniają. Tam są określone zasady, bierze się pod uwagę właśnie czy firmy zatrudniają bezrobotnych, w jaki sposób wspierają bezrobotnych. I to jest brane przede wszystkim pod uwagę, ale generalnie chcę powiedzieć, że to są firmy, które też wspierają, mówię o tych poważniejszych firmach, i no to trzeba podkreślić zasługi tych, tych pracodawców. Doskonałym krokiem, jeśli chce się na przykład być zatrudnionym, samozatrudnionym, może być start w biznes z Urzędem Pracy. Też nagrody przyznano właśnie w lutym. Tak, Powiatowy Urząd Pracy ma środki. Które, którymi może wspierać rozpoczynających działalność gospodarczą. To jest bardzo cenna inicjatywa i bardzo dobre wsparcie, ponieważ ktoś, kto nie ma pracy, a chce podjąć własną działalność gospodarczą w, różnym, w różnej dziedzinie, bo tu są i, i salony fryzjerskie, i kosmetycznej, i działalność gospodarcza wszelkiego rodzaju, ta mała, i chcę podkreślić, że już sam osobiście poznałem wielu właścicieli tych firm, którym się powiodło. To są i kawiarenki, to są i firmy wytwarzające różne rzeczy. A ostatnio, o ile pamiętam, nawet taka firma bardzo sympatyczna, gdzie wyroby ceramiczne pani, o ile pamiętam, z wielogów, bardzo, bardzo sympatyczna działalność i trafiła w rynek. To się, to się po prostu opłaca, a my musimy doceniać ludzi, którzy nie boją się rozpocząć działalność gospodarczą i którzy mają inicjatywę. To jest bardzo istotne. No właśnie, co najczęściej mówią takie osoby? Że było ciężko, czy że było warto? No na pewno nie ma lekko. Bo to jest dość poważna decyzja. Tutaj trzeba mieć trochę odwagi, ale własny dobry pomysł, który chwyci. No i myślę, że te pierwsze, ten pierwszy okres roku czy dwóch to jest okres ciężkiej pracy i wyrzeczeń, ale w większości się udaje. Ale udaje się chyba zazwyczaj tym osobom, które realizują swoją pasję też przez to. No to jest podstawa, to jest podstawa. Bo ja chcę powiedzieć, że tu nie tylko firmy. Wytwarzające jakiś, jakiś wyrób, czy działające w, jakich, w jakimś zakresie, czy krawiectwo, czy inne, czy ceramika, właśnie, ale to również, powiedziałbym, takie małe zakłady, które działalność rękodzielniczą, czy, czy, czy jakąś inną rozpoczęły, i myślę, że ci ludzie robią to, co lubią. No a właśnie, proszę Państwa, jeśli ktoś się obawia, że to jest za duże ryzyko, no to nie wygrywa ten, kto, kto nic nie robi. No ja powiem to tak, to ryzykują ci młodzi przedsiębiorcy, ci, ci młodzi ludzie, którzy rozpoczynają działalność, ale kto z nas nie ryzykuje? Ja też ryzykowałem ponad rok temu. I udało się. No, na dzisiaj się udało. Udało się. Na przykład, kolejnym sukcesem może być. Rekordowe tempo wybudowania obwodnicy zachodniej. O tym też była mowa w lutym podczas spotkania na temat właśnie podsumowujący. Tak, to było spotkanie, na którym podsumowaliśmy pracę przy tej inwestycji. Gościliśmy marszałka województwa, pana Jacka Krupę, pan senator Kogut i ludzie, którzy pracowali, przede wszystkim wykonawcy, przedstawiciele wykonawcy i moi urzędnicy, urzędnicy starostwa, którzy te wszelkie prace przy obwodnicy wykonywali, urzędnicze i ja wszystkim podziękowałem e, i myślę, ponieważ ta inwestycja nam się udała, zdążyliśmy i co jest ewenementem w skali kraju, bo mieliśmy bardzo mało czasu, ale liczę jeszcze na wsparcie marszałka, bo mamy pewne sprawy jeszcze do wspólnego uzgodnienia i wspólnej realizacji, bo to nie była inwestycja typowo starosty czy powiatowa. To była inwestycja wojewódzka, którą zrealizować miał starosta według porozumienia. Więc liczę więc na pomoc marszałka jeszcze w kwestiach pewnych, które są niezwykle istotne, żeby te inwestycje finansowo całkowicie zamknąć. Tu się udało ponad podziałami politycznymi przejść. Interes regionu ja, zwyciężył. Powtarzałem od początku, kiedy zostałem starostą. Dla mnie najważniejszy jest interes mieszkańców i regionu, który reprezentuję i którego jestem gospodarzem. I tu względy polityczne, akurat tutaj, były najmniej istotne. Tu liczyła się praca i, i, i wspólna pomoc, bo bez takiej współpracy no tej inwestycji by nie było. A nie ukrywam, że przeszkód było bardzo, bardzo dużo. Ale przy dobrej współpracy, to co podkreśliłem na tym spotkaniu, przy tym, że pomagaliśmy sobie wzajemnie i liczyliśmy na to, że ta inwestycja się uda, udała się, ale to była też pomoc i powiedziałbym sił wyższych, bo pogoda była wspaniała na taką inwestycję. Cieszę się, że to się zakończyło. Cieszę się, że ludzie są zadowoleni i nie ukrywam, że mogą inni brać przykład z nas. No, czekamy jeszcze na łącznik, ale to już w gestii GDDK i ja. Tak, powiem tak, ja łącznik jest w gestii generalnej dyrekcji, dróg krajowych i Astro, autostrad. Gdyby to było w gestii powiatu, to ja bym już tak działał, żeby się tam już prace pewnie zaczynały. Pół roku ja nie po wszystkim. Urzędnicy mieli wiele lat na to, żeby to przygotować. Generalnej dyrekcji, decydenci, żeby decydować, ja lubię działać, nie lubię takiego mówienia o czymś, co będzie, kiedyś lub nie będzie. Gdyby to było w mojej gestii, to byśmy już zaczynali pracę. Myślę, że to w końcu ktoś się za to konkretnie weźmie i ten łącznik połączy dwie, dwie obwodnice, północną i, i zachodnią, i wtedy możemy mówić o pełnym sukcesie całości. To w takim razie, czy można mówić o sondeczance, bo ona tak nie wiadomo, czy będzie, czy nie będzie. Niby pieniądze, jak podkreślał senator Stanisław Kogut, na opracowanie koncepcji są, ale co dalej? No ja liczę na to, że nasi parlamentarzyści reprezentujący sądeczyznę i szerzej cały region, no w sumie będą współpracować i będą naciskać na rząd, żeby ta inwestycja ruszyła, bo ja chcę podkreślić, już to mówiłem też ileś miesięcy temu, że jeszcze w 2014 roku, kiedy nam mówiono, że ta inwestycja będzie ruszać, to chcę Państwu powiedzieć, że nie było nawet kreseczki ołówkiem zrobionej na kartce papieru i nic nie zrobiono w tej kwestii. No, duże wyzwanie przed y, władzami, ale ja po, powiem jedno: przygotowanie uwarunkowań i ta koncepcja to, to po, powiem, pochłonie trochę czasu. Ale najważniejsze, żeby w ciągu tych kilku lat najbliższych y, przygotowano pełną dokumentację, wszystkie decyzje środowiskowe, nieśrodowiskowe, wodnoprawne, jakie są potrzebne, i żeby można było ruszyć jeszcze w tym okresie, kiedy jest kadencja tego parlamentu. To już będzie duży sukces. A realizacja to jest kwestia, już powiedziałbym, wykonawców i pilnowania tego, żeby robiono tak, jak być powinno. Ja trzymam kciuki, na pewno będę zabiegał o, gdzie się tylko da o to, żeby ta inwestycja powstała. I ja tutaj przy okazji powiem państwu, że w poniedziałek jestem w Warszawie i mam między innymi spotkanie mieć na zarządzie Związku Powiatów z panem ministrem infrastruktury. No to na pewno będę o tym mówił. 38 miesięcy, trochę ponad 3 lata, to dużo na opracowanie koncepcji? Tego typu działania wymagają trochę czasu. Tu szczególnie nasza, powiedziałbym, biurokratyczna, biurokratyczne podejście do tych kwestii wodnoprawnych, do po pozwoleń środowiskowych, to jest poważne kwestie, które wydaje mi się są zbyt rozwlekane. Niektórzy urzędnicy też nie zasługują na to, żeby pracować w tych, w tych powiedziałbym, zakresach i, i przeciągają kwestie. No ale myślę, że wystarczający czas na to, żeby to wszystko przygotować. Gdybym miał wpływ na podejmowanie decyzji w tym zakresie, to zapewniam, że to byłoby znacznie szybciej. Ale ja wierzę w naszych parlamentarzystów. To, o czym pani mówiła, pan senator Kogut i, i moi koledzy z Prawa i Sprawiedliwości będą i zabiegają o te kwestie. Nie ukrywam, że działania już podjęto. To po poniedziałku w takim razie będziemy się do, dowiadywać. Co nowego w sprawie Sądeczanki? Czy będę, będę pewnie miał większą wiedzę po rozmowie z panem ministrem, ale, ale czy to wpłynie na, na tempo? Tego nie wiem. Ja jestem skromnym starostą nowosądeckim. Państwo teraz to kolejny temat, kolejna inwestycja zrealizowana w lutym, zakończona realizacja tej inwestycji e, powstanie świetlicy do zajęć integracyjnych, świetlica złota podkowa e, na terenie powiatowego zakładu aktywności zawodowej w nawojowej. Z zewnątrz nadal wygląda niepozornie, jak ziemniaczarnia, bo to kiedyś była ziemniaczarnia, tak. ale w środku wygląda już pięknie. No i to jest, proszę Państwa, obraz y, naszej pracy i pracy naszych pracowników. Proszę spojrzeć, tam jeszcze niedawno był obiekt, który wyglądał jak na zdewastowany. No trudno się dziwić, bo tam przełowywano ziemia. to była ziemniaczarnia, tak? Ale pomysłowość dyrektora, którego zresztą my powołaliśmy, i w ciągu niespełna roku zrobił tam bardzo dużo. A ta świetlica dla osób niepełnosprawnych, które korzysta, które uczestni są uczestnikami zakładu aktywności zawodowej, aktywizacji zawodowej. Proszę Państwa, to jest coś niesamowitego. Zachęcam i zapraszam, żebyście Państwo zobaczyli. Tam można zobaczyć, jak pomieszczenie, czy ten obiekt wyglądał wewnątrz pół roku temu, a jak wygląda dzisiaj. To jest coś nie, nieprawdopodobnego. To jest właśnie działanie władz powiatu. To jest działanie dyrektora Krzeszowskiego, który tam bardzo aktywnie, jest to człowiek bardzo energiczny, to jest taki człowiek właśnie, Pani redaktor, o jakich mówiłem przy okazji działalności gospodarczej, którzy rozpoczynają własną działalność. Takich ludzi nam potrzeba i my takich ludzi będziemy pozyskiwać. Zachęcam, naprawdę warto zobaczyć, co się tam zmieniło w Nawojowej. I między innymi dzięki takim ludziom właśnie osoby niepełnosprawne mogą się znaleźć na rynku pracy, mogą się dokształcić, mogą się zatrudnić. Pani redaktor. I ja podkreślałem zawsze, dzieci niepełnosprawne, osoby dorosłe niepełnosprawne to jest mój najważniejszy punkt działania. Zawsze będziemy wspierać jako powiat, jako starostwo i zarząd, a ja osobiście często spotykam się z osobami niepełnosprawnymi i w zakładzie aktywizacji zawodowej i w innych miejscach. I muszę pani powiedzieć i państwu, że ci niepełnosprawni rozpoznają mnie z daleka, jak to miało miejsce w Stróżach na przykład, na, na Spartakiadzie. Że z daleka widziano, że to ja, więc musiałem sobie podejść do nich, porozmawiać, pościskali mnie i to jest najpiękniejsze, co może spotkać człowieka. Taka wdzięczność i spontaniczność tych, tej, tych dzieci i tej młodzieży niepełnosprawnej. Wszyscy powinniśmy wspierać te osoby. Nie tak trochę budowa klamrowa przyjaciel dziecka, nie tylko przyjaciel dziecka, przyjaciel też, też innych dorosłych. U mnie to nie Panie... jest na pokaz. Bo ja się bardzo szybko wzruszam. Gdybyśmy ten temat jeszcze pociągnęli teraz, no to nie dotrwałbym do końca rozmowy. To przejdźmy do kolejnego tematu, Panie Starostu, już prawie ostatniego. Od lutego pewnie czują się mieszkańcy piwnicznej i okolic, ale też turyści. Podstacja wróciła. I to jest kolejny dowód na to, że można pewne cele osiągnąć poprzez takie systematyczne i powiedziałbym dość konkretne działania. To była jeszcze ostatnia decyzja Pana Wojewody Millera, ale Podkreślałem wielokrotnie i moi koledzy, i, i panie radne, i panowie radni, że, że to był wielki błąd, że tą podstację tam zlikwidowano. Ta podstacja wróciła, to jest też zasługa dyrektora y, pogotowia sądeckiego, pana dyrektora Zygmunta i jego pracowników. Byliśmy tam, zobaczyliśmy jak odnowiono pomieszczenia i podkreślę jedno. Dzisiaj karetka sądeckiego pogotowia do kogoś, kto potrzebuje pomocy w tamtym rejonie, dotrze znacznie, zacznie szybciej. To, to jest kwestia 10-15 minut szybciej. Więc o to chodzi, żeby szybciej udzielać pomocy i żeby ta pomoc była profesjonalna. A podkreślę, że nasi sądecy pracownicy są bardzo profesjonalni. Wcześniej potrzeba było około pół godziny, żeby dojechali. Tak? Wiadomo, jeśli jest zagrożone życie ludzkie, to każda sekunda, minuta się liczy. Tu liczy się przede wszystkim czas i ta fachowa pomoc, ale proszę wziąć pod uwagę, że to jest specyficzny teren, trudny, górski i dojechanie do samej piwnicznej z Rytra, na przykład, czy z Krynicy, to nie było problemem zbyt dużym, ale proszę wziąć pod uwagę, że tam ludzie mieszkają w różnych trudno dostępnych rejonach. Tam ratownicy często muszą iść po kilkaset metrów przynajmniej, czy nawet dłuższe odcinki, żeby dotrzeć do tego pacjenta, bo tam się samochodem nie dojedzie. Dzisiaj ta pomoc będzie docierać szybciej, ale no liczę na to, że będą musieli mieć jak najmniej wyjazdów do tych ludzi, którzy potrzebują pomocy. I tego życzę ratownikom. Także życzę. W każdym razie jest karetka z napędem na cztery koła. Jest, jest karetka, to karetka jest i to nie jedna. Muszę podkreślić, że w tym roku pozyskaliśmy trzy karetki. Pan dyrektor i Sądeckie Pogotowie pozyskuje corocznie i poprawia tabor samochodowy i podkreślę, z napędem na cztery koła bardzo dobrze wyposażone, bo to jest właśnie czas na, na to, żeby co jakiś czas odnawiać tabor. To się tutaj w sądeckim pogotowiu dzieje i zapewniam, że ta pomoc będzie. I profesjonalna, ale również z wykorzystaniem jak najlepszego sprzętu. Kolejne miejscowości upominają się o podstacji, na przykład będzie kolejna w Łabowej chociażby? Ja jestem zwolennikiem tego, żeby te podstacje powstawały. To oczywiście jest kwestia rozmów i z władzami gminy i, i z dyrekcją Pogotowia standeckiego. My jako zarząd jesteśmy za tym, żeby były te podstacje jak najbliżej mieszkańców. Ale to jest kwestia uzgodnień. Jeśli Gmina Łabowa porozumie się z pogotowiem i udostępni lokale i zapewni to, żeby ci radownicy mieli tam możliwość utworzenia swojej bazy, to ja nie widzę przeszkód. Ja myślę, że Rada Powiatu również bardzo, bardzo poważnie i z sercem podchodzi do tego typu spraw, bo to są najważniejsze dla nas kwestie. Panie teraz to czas nam się kończy, ale na koniec temat dosłownie jest. Wczoraj powiat rozdysponował pieniądze na remont zabytków. To był łatwy wybór. Tego wyboru dokonuje komisja merytoryczna. To są radni, którzy zajmują się, się zabytkami i kulturą generalnie. My, jako zarząd żeśmy to przyjęli, zaakceptowali. I mimo, że w zadaniach powiatu nie ma ochrony zabytków czy nie ma tego typu działalności, to powiat przeznacza dość znaczne kwoty na to, żeby wspierać tego typu działania. I jeśli pani redaktor zapoznałaby się z listą, ona tam, tam jest około 8 czy 9 zabytków, które będą wspierane finansowo przez powiat. No między innymi obiekty sakralne, czy tam odnowienie fresków, czy, czy obrazów. Zamek Ryterski. No właśnie. Dofinansujemy też odbudowę zamku w Rytrze. Te środki przekazane zostaną dla Urzędu Gminy i odnawiamy na tyle, na ile nasze możliwości pozwalają. Wspieramy to, żeby te zabytki były, szczególnie te zabytki bardzo cenne, a te najcenniejsze znajdują się właśnie w naszych obiektach sakralnych i będziemy nadal wspierać w miarę możliwości. Na więcej, panie starosto, już dzisiaj czasu nie starczy na więcej tematów, ale do usłyszenia następnym razem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Starosta nowosądecki Marek Płowiak. Dziękuję bardzo i pozdrawiam państwa.